witam was, drodzy widzowie, na moim kanale ponownie. Jadę właśnie swoim Kimco. Obiecałem, że nagram drugą część. No i właśnie jadę coś ograć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poszukamy teraz fajnego miejsca. Słuchajcie, na temat tego Kimco, tego egzemplarza powiem trochę więcej, bo to jest mój egzemplarz, którym ja zacząłem przygodę z kładami tak naprawdę. Więc myślę, że wyjdzie coś ciekawego i widzimy się za chwilkę. Do zobaczenia. Tak jak obiecałem, będę teraz robił drugą część filmu na temat kłada, na temat Kimco MX-700. Tylko że z drugim egzemplarzem. Akurat ten egzemplarz jest mój, słuchajcie. Mój, który też kupiłem jako nowy. Od niego się zaczęły całe moje przygody, cały mój fanatyzm, tak naprawdę, jeśli chodzi o kłada, o kładowanie i o spędzanie wolnego czasu. No i słuchajcie, o tym opowiemy troszkę więcej, bo ten ma sporo więcej przejechane. W porównaniu do tamtego to już jest taki prawie dziadek. Karol, nie obraź się, ale tak jest. No i teraz tak, 21 rok, słuchajcie, 21 rok. Kupiłem go w październiku. Teraz przebiegu ma 8900. Powinno być widoczne. No trochę latałem. Trochę latałem, nie ukrywam. Sporo jeździłem solo, więc tych kilometrów się trochę robiło. No ale dzięki temu też się nauczyłem przede wszystkim obsługi kłada. No i wszystko, co związane tak naprawdę z kładowaniem, bo nie ukrywam, że ten sprzęt na sam początek, ta 700 była fajna, była wystarczająca i do nauki, i do różnych takich fajnych moich wyczynów początkowych. Bezpiecznie mnie woził, no i bezpiecznie wozi również teraz drugiego właściciela, tak? Szwagier jest mój zadowolony z niego. Więc słuchajcie, powiem wam teraz tak. W kładzie było robionych już sporo rzeczy przy tym przebiegu, nie ma co ukrywać, 9000 km to nakłada, to już musi być coś robione. Zaczniemy od zawieszenia. Zawieszenie, słuchajcie, było robione całe. Oprócz wymiany stelaża wahacza, tak naprawdę całego wahacza, było wszystko wymieniane. Były wymieniane tuleje, sworznie, kurcze, końcówki to były chyba wymieniane albo raz, albo dwa, już nie pamiętam, ale były kompletne. I lewa strona, prawa strona, więc mówimy tu o całym zawieszeniu. Klocki, no to nie będę mówił o tym, bo wiadomo, że się wycierają i trzeba wymienić, to jest rzecz eksploatacyjna, to nie ma o czym mówić nawet. Co się pojawiło przy takim większym przebiegu, bo ja go sprzedałem przy przebiegu 7000 km i ja prawie nic z nim nie robiłem tak naprawdę przez te 7000. Dopiero jak go ode mnie wziął mój szwagier, no to wyszło parę kwiatków i musiałem troszeczkę mu pomóc go doprowadzić do takiego stanu, żeby był zadowolony chłopak, więc zawieszenie zostało wymienione, można powiedzieć, całe, oprócz amortyzatorów. Drążki, nie drążki, no wszyściuśko, nie? Za chwileczkę po zakupie, to też uprzedzam ludzi, którzy by chcieli kupić używane kłady, nie tylko przebieg się liczy. Również te osoby, które nie jeżdżą, jak dbają i czy coś wymieniają, bo niektórzy mówią właśnie, że nic nie robili, czyli się nie psuje, no i następnemu się trafia tak, że będzie musiał później wszystko robić. Tak było w tym przypadku. Na pewno, tak jak w poprzedniku u kolegi Damiana, pojawiły się wycieki na półosiach z dyfrów. Tak samo tutaj. Tu też leciało z lewej półosi, akurat z lewej półosi. Z lewej u niego, z lewej tutaj u nas, w naszym egzemplarzu. No i to zostało naprawione, tak? Też przez kolegę, akurat Mateusza, bo mamy takiego mechaniora, który lubi się grzebać z takimi rzeczami, nam pomaga. Nie jest drogi, więc korzystamy z jego usług. Słuchajcie, to leciało dosyć długo i tak jak mówię, zostało naprawione. I co później? Później zaczęło lecieć już na wale od silnika do dyfra, który wchodzi, też został wymieniony i okazało się, że również zaczął lecieć tylni dyfer, więc tylni dyfer również wymieniona została, już tu pokażę może bliżej, też został wymieniony wał na nowy,
No i teraz jest wszystko ok. Dosyć kosztowna sprawa, ale trzeba się z tym liczyć, jak ktoś kupuje używańca, że coś tam będzie musiał w nim zrobić. Słuchajcie, co jeszcze? Łożyska. Łożyska w kołach to były wymienione wszystkie, ale nie są drogie, więc myślę, że tutaj nie powinien nikt narzekać, jak będzie musiał je wymienić. No i dobra, to na razie z napraw to wstępnie byłoby tyle. Serwis też robię co 700 km. Robiłem w nim co 700 km. Bardzo często wymieniam oleje. Tak jak mówię, nie ma co sobie żałować, jeżeli kład ma jeździć długo, bo to jest zbyt tanie w obsłudze, żeby o to nie zadbać, a serwis bierze kolosalne pieniądze i nie zawsze dotrzymuje słowa. Więc lepiej samemu. Słuchajcie, wymienione na pewno zostały końcówki stabilizatora, ale bardzo długo wytrzymały, one chyba tam ponad 6000 km wytrzymały, więc jeśli chodzi o zawieszenie, Kimco naprawdę jest mocne, bo tak jak widać u mnie na filmach, jeździmy dosyć ostro, topimy kłady po same jaja, tak przysłowiowe, a tutaj akurat w tym egzemplarzu przez to topienie i przez te wszystkie bagna, które przejeżdżaliśmy, właśnie zaczęły wychodzić takie kwiatki. Wcześniej tego nie było, a akurat trafił mój szwagier tak, że jak zaczął z nami jeździć, to my już zaczęliśmy się zagłębiać coraz to mocniej, coraz to głębiej, coraz to taki bardziej wymagający teren. Postanowił z nami jeździć, no i te Kimco powolutku zaczęło siadać. Teraz jest naprawione, można powiedzieć, że większość części już ma nowych, więc powinien teraz z powrotem długo hulać. Słuchajcie, pierwsze rzeczy takie przypadkowe, głupie tak naprawdę, bo nie dopatrzyłem się na czas, to miałem na przykład lampę. No jest lampa brudna w środku, prawa, lewa jest czyściutka. Lewa jest jak nowa, prawa. Dlaczego? Ano dlatego, i to powiem tak przyszłym właścicielom i ci, co nawet jeżdżą, a nie zauważyli, że żaróweczki w środku potrafią się odkręcić. One się cały czas palą i przepaliły mi plastik, całą obudowę klosza, lampy. Żarówka zaczęła przepalać, zaczęła wisieć, no i zrobiła się nieszczelność. Ja tego nie zauważyłem, później trochę jeździłem po wodach i tego brudu do środka się dostało. To moja wina, a lampy są dosyć drogie, więc nie ma sensu bardzo też inwestować, bo lampa chyba około 1000 zł kosztuje do niego, więc dosyć sporo. Miałem taką przypadłość, słuchajcie, w nim jeszcze chodzi, elektronika to nic, w elektronice nic się nie dzieje, czasami ze wspomaganiem potrafi się zaświecić tylko błąd, jak się przegrzeje, ale on za chwilę gaśnie i jest wszystko w porządku. Za mojej kadencji na pewno grzane manetki, takie same Bronco jak w tamtym kładzie u Damiana, uchwyt do telefonu, słuchajcie, bo dużo ludzi pytało o uchwyt do telefonu, taki zwykły, motocyklowy Xtreme Styl, bardzo dobry, wszyscy go mamy w ekipie, bo jeżeli ja go kupiłem i 2 lata nim jeździłem, wszystko jest w porządku, no to po co przepłacać, nie wiadomo jakie drogie kupować, jak można mieć zwykły, uniwersalny, a jest dobry. Nie ma poszerzeń, słuchajcie, nie robiłem poszerzeń, zastanawiałem się dosyć długo i w końcu jakoś tak ten okres minął. Myślę, że szwagier niedługo będzie tutaj te poszerzenia wstawiał, żeby ten kład naprawdę był bardziej stabilny. No i co wam mogę powiedzieć jeszcze, słuchajcie, nic w tym kładzie, jeśli chodzi o jakiś układ chłodzenia, czy jakieś kosteczki, jakaś, tak jak mówię, elektronika, czy cokolwiek, czy wspomaganie, nic, kompletnie nic nie dawało oznak. Po terenach, których zaczęliśmy jeździć, czyli kład zaczął tak naprawdę być topiony, no to co? Rozrusznik, słuchajcie. Rozrusznik troszkę słabiej kręci, głośniejszy jest, grzechocze delikatnie, ale jeszcze działa. Więc jak na taki przebieg to też nie jest źle. Odpalany był wiele razy. Zgubiony kapselek. Tutaj ja go zgubiłem na jakimś trawersiku. Też miał szwagier dokupić, nie dokupił. Może czekasz, aż ja zasponsoruję, no ale rękojmie już minęła, więc myślę, że będzie musiał pewnie sam we własnym zakresie sobie to ogarnąć. Słuchajcie, moduły, takie rzeczy, wszystko zobaczcie, moczone niesamowicie.
duży, 2000 km przebiegu ten quad był naprawdę w wodzie, czyli te ostatnie kilometry i kompletnie nic. Gdyby nie te trawy, gdyby nie to, że naprawdę był wysiłek, to myślę, że te półosi i ten wał też by pewnie jeszcze wytrzymał wiele kilometrów. Z układu napędowego, słuchajcie, też zmieniłem rolki. Rolki są też lżejsze tutaj o chyba gram, może 1,5 grama maksymalnie na sztuce. To wiele pomogło, bo ja, tak jak mówię, ja jestem ciężki. Ten quad też nie miał ze mną lekko. A dzięki temu wiele mi pomógł, wiele górek pokonałem dodatkowych, których nie pokonałem wcześniej w oryginale, więc to warto zrobić. To warto zrobić dla tych, którzy planują ten zakup i chcą pojeździć, bo tak jak zawsze jest na początku, ludzie kupują quada, żeby tylko pojeździć, a później sobie pozwalają na coraz więcej, no i się okazuje, że braknie mocy. No to takimi rzeczami trzeba się ratować, tak? Jak ktoś tam nie ma za bardzo funduszy na tuningi, to warto chociaż sobie takie coś zrobić, bo to już jest groszowa sprawa. Zobaczcie opony. 8-9 tysięcy przebiegu. A opona jeszcze. Jeszcze myślę, że ze 3-4 tysiące powinna przelatać. Przód jest jeszcze troszkę lepszy, tył troszkę bardziej zjechany. No ale to świadczy o tym, że pierwszy właściciel o tego quada dbał. Nie chwaląc się. No i tak jak mówię, drodzy widzowie, quad chyba dla każdego, kto planuje sobie zakupić quada jako pierwszego, może nawet jako drugiego, bo jeżeli ktoś na przykład jeździł jakąś 500 wcześniej, aby chciał pojeździć czymś mocniejszym, no to wiadomo, że te 700 na pewno będzie trochę mocniejsze od 500. No nigdy nie będzie to dwucylinder, ale moim zdaniem daje sobie takim koradę. No mamy dwa, mamy trzy, tak naprawdę jeżdżą z nami czasami te Kimka i wjeżdżają wszędzie i wyjeżdżają wszędzie. No tutaj nie ma bardzo reguły na to, że ta moc powoduje, że na pewno człowiek przejedzie, a te 700, że ma trochę tych mniej koni, bo tam 40 czy 44, to sobie nie da rady. I tym można się zakopać. Rozumiem, na podjazdach oczywiście, no czym mocniejszy, tym lepszy. Ale tutaj na pewno liczy się też technika zawodnika, który tym jedzie. No ja się wiele nauczyłem, słuchajcie. Ja się wiele nauczyłem, bo jak kupiłem tego Kimco i na początki moje jakie były, to były takie, że no, nie byłoby co ograć. Słuchajcie, nie byłoby co ograć. A teraz, tak jak widzicie na moim kanale, dajemy sobie z chłopakami radę, ale to też nie jest najważniejsze, słuchajcie, umiejętności nie są najważniejsze. Nie będę już pił do nikogo, ale najważniejsze, co może być w quadowaniu, to jest grupa. Słuchajcie, grupa ludzi, kto z kim jeździ, jak się zachowuje, atmosfera. Można powiedzieć, że to taka prawie miłość, nie? Do tych chłopaków, do tych wszystkich zawodników, z którymi sobie jeździmy. Bo tutaj nie ma wyścigów. My się nie ścigamy, nie ma tutaj lepszy, gorszy. To, że ma ktoś tam słabszy sprzęt, a ktoś ma lepszy sprzęt, nikt nikomu nic nie udowadnia. Jeden z drugim się cieszy, że się może spotkać w tą sobotę czy w niedzielę, bo w życiu są inne problemy niż tylko sobie robić pod górę. O, czekajcie chwilę, mam telefon. Zaraz jestem z powrotem. No, wracając, słuchajcie, do tematu ludzi, teamu, całego zespołu. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Sprzęty mogą być 500, mogą być 400, mogą być rozklekotane. Ale atmosfera, dobór towarzystwa do jazdy jest najważniejsze, bo to sprawia przyjemność tak naprawdę, żeby tą sobotę czy niedzielę poświęcić. Cały tydzień człowiek pracuje. No i właśnie w ten wolny dzień, jak ma się z kimś spisać i wie, że będzie miał z kim o czymś fajnym porozmawiać, no my sobie pomagamy przede wszystkim. No, tak jak widać u mnie na tych poszczególnych, na niektórych filmach, jak sobie obejrzycie, my sobie pomagamy. Nie ma u nas takiego czegoś, że jeden na drugiego czeka i tam niech się kopie, a drugi sobie tam patrzy, śmieje i papierosa pali. Tylko od razu się podlatuje i się pomaga. I myślę, że o to właśnie w tym chodzi. Człowiek czuje się bezpiecznie, człowiek czuje się taki, można powiedzieć, doceniony i ważny dla drugiej osoby. Więc wiele osób mnie pewnie poprze, może ktoś tam mnie zhejtuje. No ale niech tak będzie. No mówię co uważam, no. Że tak powinno być. Słuchajcie, drugi film, który powstanie, znaczy trzeci tak naprawdę, który film powstanie, bo to będzie taka delikatna saga moich filmów, opowiadam o.
Następny będzie Odes, 1000 mód Mateusza, o niego też sporo ludzi pyta. I go w końcu ogram, tylko Mateusz musi mi go przygotować. No przepraszam przede wszystkim za to, że tego kłada nie doprowadziłem do porządku. Jest trochę brudny, ale nie chce mi się szwagrowi myć za bardzo. Niech sam sobie myje, też ma trochę czasu. Pozdrawiam cię, szwagier, nie gniewaj się, że tak mówię, ale mówię co myślę. Kładzik zaraz będzie odpalony, zaraz sobie pojedzie, nawet szwagier nie wie, że go sobie pożyczyłem, dopiero zobaczy pewnie to na filmie. No dobra, drodzy widzowie, ja bym kończył, bo pewnie już zanudzam. Słuchajcie, coś wam chciałem pokazać. Tutaj jeździmy, w takich terenach, tak jak na wcześniejszych filmach. Nad samym Bugiem mamy gdzie jeździć. No teraz wody akurat już opadły, więc powoli, no zrobiło się strasznie sucho, ale czekamy teraz na jesień. Na jesień będzie z powrotem. Gdzie się błocić, gdzie się topić. Może na zimę poczekamy na scenerię, ale na razie trzeba korzystać ze słoneczka i cieszyć się każdym dniem w zdrowiu. I tego wam życzę. Zdrowia i żebyście spełniali swoje marzenia. I mądrze wykorzystywali czas i bezpiecznie przede wszystkim. Wszystkiego dobrego, żegnam was. Pozdrawiam i do zobaczenia.